Te dawne zawody pozwalały naszym przodkom zarabiać pieniądze. Lecz poprzez postęp technologii oraz zmiany ustrojowe straciły rację bytu i przeszły do historii. Przenieś się do czasów, kiedy nasi protoplaści po tańcówkach wstawali z bólem głowy i udawali się do pani lub pana z wózka na kółkach, a pracą tych osób było postawić ich na nogi. Normalnością w tych czasach było też dzwonienie do pewnej, nieznanej nam bliżej pani, która znała się na kablach i wtyczkach. Dziś nie wyobrażamy sobie, żeby wykonywać pracę w takiej formie, lecz w poprzednim wieku te profesje codziennie uprawiało tysiące ludzi. Być może ktoś z twojej rodziny wykonywał jeden z tych zawodów i wiesz, co wspólnego ze sobą mają mleko, budzik i człowiek od gaszenia światła? Zawody, które w poprzednim wieku znał każdy, ty poznasz w dzisiejszym odcinku Archiwum Biznesu. Jest rok 1876. Amerykanin Alexander Bell wynalazł telefon. Lecz same telefony nie tworzyły jeszcze telekomunikacji, ponieważ do odbywania rozmów przez telefon potrzebne były także centrale telefoniczne, pozwalające na łączenie połączeń wybranych abonentów. Pierwsza na świecie centrala telefoniczna powstała już rok po wynalezieniu telefonu. Niedługo później centrale telefoniczne pozwalające na łączenie ze sobą abonentów powstawały niczym grzyby po deszczu. W równie szybkim tempie przybywało telefonistek, ponieważ to głównie kobiety wykonywały pracę operatora centrali telefonicznej. Obecnie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że jeśli chcemy się z kimś skontaktować, wystarczy wyciągnąć smartfona i w ciągu kilku sekund nawiązać połączenie telefoniczne z ludźmi z całego świata. Lecz kiedyś trzeba było się nieco natrudzić, aby do kogoś przedzwonić. I do tego właśnie potrzebna była nam pani, co znała się na kablach. Praca telefonistki polegała na tym, że abonent A dzwonił do centrali i sygnalizował telefonistce chęć rozpoczęcia rozmowy. Podawał on miejscowość oraz numer abonenta B, z którym chce się połączyć. Operatorka po otrzymaniu informacji, z kim ma być prowadzona rozmowa, łączyła ręcznie odpowiednie kable, wsadzając je do właściwych wtyczek i tak wysyłany zostawał sygnał powodujący dzwonienie telefonu odbiorcy. Abonent B po drugiej stronie linii podnosił słuchawkę i zaczynała się rozmowa, której czas trwania potrzebny do ustalenia opłaty również rejestrowała pani telefonistka. Telefonistki obsługiwały też połączenia międzymiastowe i międzynarodowe. Takowe połączenia działały na tej samej zasadzie, tylko że z udziałem centrali trzecich. I z tych centrali łączono się z odbiorcą, co często zajmowało dużo czasu. Ponieważ takie ręczne centrale to był niezły bigos, to od lat 70. zaczęto intensywnie wypierać ręczne centrale telefoniczne, a w ich miejsce instalowano centrale automatyczne. Ile jeszcze pod koniec lat 90. istniały pojedyncze ręczne centrale, to nowe tysiąclecie i postęp technologii nie pozostawił złudzeń i zawód operatorki ręcznej centrali telefonicznej przestał istnieć. U schyłku XIX wieku ruszało wiele fabryk, aby produkować m.in. niedawno wynalezione telefony. Punktualność wtedy stała się bardzo ważna, a nie każdego obywatela stać było na posiadanie budzika. Dzięki zapotrzebowaniu na punktualność sławna stała się profesja pukacza. Ponieważ fabryki najczęściej lokalizowano w miastach, to praca ta cieszyła się popularnością właśnie tam. Na wsiach bezkonkurencyjny był piejący kogut. Zawód ten istniał już od dawna, lecz w mniejszej skali. Zadaniem pukacza było budzenie ludzi o ustalonych porach za niewielką opłatą. Pobudkowi przychodzili pod domy klientów i budzili ich aż do skutku. Pukali, stukali, a nawet strzelali grochem z cienkich rurek w okna swoich klientów. Oczywiście rzetelny człowiek budzik odchodził dopiero kiedy zleceniodawca dał znać, że został zbudzony. Ludzie budziki mieli ręce pełne pracy, a najlepsi opłacani byli także przez firmy, którym zależało, aby ich pracownicy stawiali się na czas do pracy.
Pukacz miał swoje dzielnice i stałych klientów. Lecz nie każdy chciał być budzony o tej samej porze, więc musiał robić kilka obchodów. On sam wiedział godzinę z kościelnego lub ratuszowego zegara. Profesja pukacza istniała jeszcze w niektórych miejscach aż do rozpoczęcia II wojny światowej. Potem zawód ten powoli odchodził do lamusa, ponieważ z biegiem czasu każdy stawał się właścicielem budzącego zegara. Alternatywą dla pukacza był mleczarz, ponieważ poprzez hałas butelek ludzie byli również wybudzani ze snu. Zawód stary, ponieważ w dawnych czasach, kiedy nie było lodówek, praca mleczarza była bardzo ceniona. Dzięki niemu miało się zawsze świeże mleko. W Polsce profesja ta sławna stała się po II wojnie światowej, bo w czasach PRL mleko było jednym z podstawowych produktów spożywczych, gdyż miało zbilansować braki białka zwierzęcego. Mleczarz o godzinie 5 rano, a nawet i wcześniej, dostarczał świeże mleko, a zabierał pozostawione wieczorem przed mieszkaniem lub innym budynkiem puste butelki na wymianę. Najczęściej było tak, że mleczarz był opłacany z góry na cały miesiąc. Mlekiem dostarczonym o samym świcie i czekającym w skrzynkach, na przykład na otwarcie sklepów, częstowali się czasami ci, którzy wracali do domu po zakrapianej alkoholem nocy. Ale to nie był już problem naszego mleczarza. System ten działał latami, lecz z końcem komuny mleko z butelek zostało wyparte przez mleko w kartonach, a wraz z tym powszechne stawało się kupowanie mleka w supermarketach, co spowodowało, że mleczarze w tym słowa znaczeniu przestali być potrzebni. Kiedy ludzie, dzięki pukaczom lub mleczarzom, wstawali do pracy, oni gasili światła i kładli się spać. Dzięki latarnikom ulicznym znacznie spadła kryminalność oraz zmniejszyli oni też skalę nieszczęśliwych wypadków po zmroku. Zanim zaistniała profesja latarników ulicznych, ulice były ciemne i niebezpieczne. Każdy, przechadzając się po zmroku, narażał się na liczne potknięcia i szedł prawie jak ślepiec. Nie bez powodu mówiło się o złu czyhającym w mrokach nocy, bo na pieszych czekali przyczajeni rabusie, którzy po ich złupieniu znikali w ciemnościach, nieuchwytni jak zjawy. Miejskie oświetlenie gazowe rozbłysło po raz pierwszy w roku 1809 w Londynie. W Polsce pierwsza lampa gazowa została użyta pokazowo w Krakowie w roku 1830. Latarnik chodził od lampy do lampy i zapalał je, przekręcając kurek gazu długim drążkiem lub wchodząc na drabiny. O świcie lampy gasił. Praca latarnika była typowo wieczornym zawodem. Czasami taki rozpalacz lamp spełniał także funkcję straży miejskiej lub był to na przykład lokalny sklepikarz i dorabiał sobie zapalaniem lamp w swoim miasteczku lub dzielnicy. Pod koniec XIX wieku zaczęto coraz bardziej używać elektrycznych oświetleń miejskich i zawód latarnika ulicznego powoli zaczął zanikać. Lecz w czasach dzisiejszych czynnych jest jeszcze wiele nostalgicznych latarni gazowych, z czego w Polsce najwięcej jest ich w Warszawie i we Wrocławiu. Latarnik zapalaj wieczorem i gaś nad ranem, tak jak robiono to kiedyś, tylko że teraz zawód latarnika jest stricte atrakcją turystyczną. Kiedy w upalny dzień podróżowało się do domu z wcześniej wspomnianych prac lub przechadzało się po mieście na lekkim kacu i nigdzie nie stały butelki z mlekiem, ratunkiem był pan lub pani sprzedająca wodę gazowaną z saturatora. Wózek z parasolem był popularnym elementem krajobrazu ulicznego w PRL. W tym okresie historii Polski brakowało słodkich napojów w sklepach, stąd też woda z saturatora z domieszką soku cieszyła się dużą popularnością. Pierwsze saturatory pojawiać zaczęły się w Polsce w latach 50. Były to często modele domowe budowane na bazie ich radzieckich odpowiedników, bo to właśnie Związek Radziecki był ich największym producentem. Te pierwsze modele miały koła wzięte na przykład z motoroweru Komar. Dzięki temu, że pojazd był na kółkach, można było łatwo zmienić miejsce postoju i jechać tam, gdzie było duże natężenie ruchu.
Profesjonalnie saturatory zaczęto produkować w Polsce, m.in. w spółdzielni mechaników w Warszawie. Wózek za pomocą wężyka połączony był z najbliższym hydrantem, z którego czerpał wodę. We wnętrzu saturatora znajdowały się butle ze sprężonym gazem, dzięki któremu woda dostawała bąbelków. Saturator posiadał też zbiorniki na sok. Za 50 groszy można było napić się wody gazowanej bez soku, a za złotówkę z dodatkiem soku. Miksturę tą pijano ze szklanek wielokrotnego użytku, które myto przepłukując jedynie zimną wodą. Po zmianach ustrojowych do kraju przybywało coraz więcej towarów, a w nich były też różne napoje smakowe. To spowodowało, że na początku lat 90. saturatory zaczęły znikać z polskiego krajobrazu. Podsumowując, dziś wspomniane zawody, mimo że na dzisiejsze czasy niepraktyczne oraz niehigieniczne, to przyczyniły się jednak do rozwoju technologii. Na przykład taki saturator jest poprzednikiem dziś popularnych food trucków. Ale kiedy niektórzy wykonywali te wymarłe już profesje, inni w szczecińskich fabrykach budowali kultowe polskie motocykle rodem z PRL. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie produkowano, możesz obejrzeć odcinek o zakręconej historii marki Junak, klikając w załączony film. Pozdrawiam prosto z Archiwum Biznesu.